3 godziny tutaj jesteśmy, być może jedną, mimo że zakład oczyszczalnia miasta solennie zapewnia, że tych solennych długopiątkarek na starszych ulicach jest ponad 300, ale faktycznie drogowcy mają apelne ręce roboty, więc warto dzisiaj przede wszystkim dostosować prędkość do warunków panujących na drodze, a te nie są za dobre. No i do tego jeszcze spadające ciśnienie, bo w Warszawie dziś w południe według prognoz synoptyków to ma być 970 hektopaskali, to jest bardzo niskie ciśnienie, co może u kierowców jeszcze dodatkowo powodować senność i zaburzenia koncentracji. W związku z tym trzeba dzisiaj bardzo uważać na drogach, no i faktycznie mieć oczy dookoła głowy. Mimo że drogowcy zapewniają, że robią co mogą, to tak czy inaczej po stołecznych drogach jeździ się bardzo. Po zimie, a tu niestety śniegu teraz najpierw w noc. Chciałam coś powiedzieć, zaraz by można było wytrzymać tak teraz śnieg. Miała mnie to optymistycznie, ale szczęście, że już niedaleko do wiosny. A ty może kosmonautyczny podam telefon 24B, polecam Państwu. Tam szczegółowe informacje w tej sprawie właśnie. Ciężko na drogach, o tym mówimy i to pokazujemy. Opóźnienia po takich mniejszych, po kilka, kilkanaście minut jest w całym kraju około 30. To są najczęściej te połączenia lokalne. Powód to oczywiście śnieg. Wow. O kuźma. Zwrotnice i nawet ten elektryczny. Tak jak wysło. Tak jak to było. No to jest to. Christmas.